Cześć, witajcie, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Resident Evil HD. Słuchajcie, bardzo nietypowa sytuacja. Przede wszystkim bardzo chciałem was przeprosić szybciutko na wstępie, że nie było tak dawno odcinka. Oj, naprawdę, dużo się działo u mnie, a to Wszystkich Świętych też było, więc też mnie nie było i nie miałem za bardzo okazji, żeby sobie wrócić do Rezydenta i tutaj właśnie pograć. Dziękuję z komentarze z poprzedniego odcinka. Sebastian, Adrian, Joanna, Krystian, Dorotka i Becia. Beatka. Bardzo wam dziękuję za komentarze. I teraz słuchajcie, najważniejsze co wam powiem. Ja was przepraszam, to będzie taki jeden, jedyny odcinek. Po ostatniej aktualizacji karty graficznej coś mi się przestawiło i mikrofon mi się wyłączył. Więc ten odcinek, ja się z wami jakby tutaj witam, ale wszystko to, co gadałem do mikrofonu i co przeżywałem w tym odcinku, niestety mi się nie nagrało. Nie ma głosu. To będzie po prostu jeden, jedyny taki odcinek, gdzie mnie po prostu nie będzie słychać. Wasze wszystkie dobre rady z poprzedniego odcinka bardzo dziękuję i ja je wdrożę właśnie w ten odcinek. Chociaż tych diamentów chyba jeszcze nie, co tutaj pisał Sebastian i Joanna o diamentach. Chyba jeszcze ktoś pisał. Nie wiem, czy... Nie, chyba już nikt. Także bardzo was przepraszam, to będzie taki jeden, jedyny. No nie jestem w stanie nagrać tego jeszcze raz, zresztą to by było bez sensu, żeby grać jeszcze raz, bo to się nie da cofnąć, nie? Także długi odcinek, no ale niestety bez mojego głosu. Nie udało mi się tego nagrać. No, także bardzo wam dziękuję i co do następnego odcinka, nie? Mam nadzieję, że niebawem szybko jakoś się uporam z tym. No, to trzymajcie się. I ładnie, i miłego oglądania. Dajcie oczywiście znać, jak tam mi poszło. Miłego oglądania. Trzymajcie się.
Is that you, Jill? Is that voice Enrico's? Yeah? You're alive! Stop! Are you with anybody, Jill? No, but why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up! Enrico! Traitor? Who?
Jill! Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay,